Siemaneczko, Duszakal z tej strony. Witam Was w kolejnych Quick Newsach. W tym tygodniu wcześniej, bo długi weekend, wyjazdy, pewnie jutro za dużo newsów się nie pojawi. W piątek i tak większość osób śmiga gdzieś, więc jeszcze zdążycie złapać garść ostatnich newsów przed wyjazdem. Stąd zaczynamy dzisiaj. I lecimy po kolei, tak naprawdę. Ostatnio newsy mieliśmy o Rosji, Watch Dogsy i tak dalej. A dzisiaj zaczynamy od Watch Dogsów. Tym razem Watch Dogs jako dodatek do kart graficznych Nvidia GeForce. Watch Dogs nie tylko było opracowane we współpracy z firmą Nvidia, ale także stało się od dziś miłym bonusem przy zakupie wybranych kart graficznych GeForce. Porozumienie zielonych z francuskim koncernem nie jest niczym nowym. Wcześniej nabywcy GTX-ów serii 6 i 7 otrzymywali m.in. Splinter Cell Blacklist czy Assassin's Creed 4 Black Flag. Można było więc spodziewać się, że do programu Nvidia The Way It's Meant to Be Played dołączy jedna z najbardziej oczekiwanych gier 2014 roku. I karty, które przy których będziesz mógł dostać tą grę, to jest Titan, GTX Titan 780 Ti, 780, 770, 760, 690, 680, 670, 660 Ti i 660. A sklepy, które biorą udział, sorry, to Alsen, ESC, Graal, Computronic, NTT System, Spherix, XCOM, Agito, Ares, Morele, PC Project i Proline. Akcja, oferta jest aktualna od 29 kwietnia do 30 czerwca roku lub wyczerpania zapasów, więc jak w danym sklepie się wyczerpią zapasy, czyli kupony, to słabo, trzeba szukać w następnym. A kod Uplay traci ważność 30 maja 2015 roku. Także chwilę czasu jest, nie? Dobra, to by było na tyle. Więcej sobie poczytacie. Unreal Engine 4.1 wprowadza obsługę Linuxa i konsol nowej generacji. Epic Games wydało pierwszą dużą aktualizację swojego silnika graficznego Unreal Engine 4. Nie jest to zwykły pakiet poprawek, bo wraz z nową wersją deweloperzy będą mogli wykorzystać ją do tworzenia gier na PlayStation 4, Xbox One i Linuxa, co oznacza również wsparcie dla SteamOS. Unreal Engine jest jednym z najbardziej znanych silników graficznych. Nie słynie z najlepszych efektów graficznych, ale jest prosty w użyciu i ostatnio również tani, co ma zwiększyć jego udział w niskobudżetowych produkcjach. O jego sile świadczą gry, które powstały przy użyciu produkcji Epic Games. Najbardziej znane serie to Mass Effect, Batman Arkham Asylum czy Gears of War. Czwarta wersja silnika została wprowadzona dokładnie 19 marca, więc od tego momentu minął dopiero miesiąc, a producent już wprowadził pierwszą aktualizację. Jest to zgodne z zapowiedziami częstego wydawania pakietów poprawek. Także poczytajcie więcej, zobaczcie. Myślę, że fajny news. Z tym newsikiem wiąże się pewna historia, która jest tutaj opowiedziana. Jeśli jesteś starym wyjadaczem i pamiętasz komputery 8-bitowe, jatarynkę i tak dalej, to była taka gra pod tytułem E.T. I ta gra rzekomo, w cudzysłowie, znaczy nie była fajna, była kiepska, to prawda, ale podobno była aż tak kiepska, że producent zakopał w Meksyku, jak się okazuje, 250 tysięcy sztuk kartridży. No i dzisiejszy news, znaczy news z 28. W Nowym Meksyku, to była taka historia, którą ludzie sobie opowiadali i nie wszyscy w to wierzyli. Okazała się prawdą. W Nowym Meksyku wykopano kartridże z legendarną grą, legendarny to Quake, legendarną grą E.T. na Atari 2600. Właściwie to aż 250 tysięcy sztuk kartridży może, zakopanych ponad 30 lat temu na jednym ze składowisk, to już 30 lat, Jezu, ile ja gram w tę grę, ze składowisk w Alamogordo. Gra E.T., którą znajduje się na większości z nich, to jedna z najgorszych produkcji w historii, a jej wydanie wpłynęło na wizerunek i cały rynek gier wideo. Tak, jak ją zakopali, to ciekawe jak wpłynęło. Chyba każdy, kto posiadał Atari 2600, słyszał kiedyś opowieść o wręcz mitycznej produkcji E.T., grze, której, obok której nie można było przejść obojętnie. No, bardzo wkurzała. W historii gier komputerowych niewiele było tak tragicznych produkcji, w których właściwie nic nie zagrało. Co więcej, E.T. było grą, którą ze spokojem można było ukończyć w całe 5 minut. Nie to co Flappy Bird, nie? Oczywiście, jeśli uporaliście się z licznymi bugami, wręcz tragicznie wyglądającą grafiką, nawet na tamte czasy.
Gra powstała na podstawie hitu wyreżyserowanego przez Stevena Spielberga. Atari, które kupiło prawa do marki i produkcji gier na jej podstawie, liczyło na łatwy zysk. Niestety dla firmy, jak się okazało, także dla całej branży, sprzedanie gry ET na Atari 2600 było niesamowicie trudne, a sama jakość produktu wskazywała na największą porażkę w niedługiej historii gier komputerowych. No, to były początki. Dobra, poczytacie sobie, znaleźli. Jest filmik z grą, zobaczcie sobie. To ET jest masakra. Nie będę tego puszczał, to jest hardcore. Hardcore dla moich oczu. Lecimy dalej. A, Divinity Original Sin. Jeśli znacie serię fajnych CRPG-ów, to pojawiła się data premiery. Studio Larian ujawniło datę premiery jednego z większych projektów wspieranych przez graczy na platformie Kickstarter. Równo rok temu udało się zdobyć dodatkowe fundusze na produkty Divinity Original Sin, klasycznego CRPG-a w klimatach fantasy, a część zmian, jakie twórcy wprowadzili po zdobyciu miliona dolarów, zostały ukazane na nowym zwiastunie rozgrywki. No, na samym obrazku wygląda nieźle. Nie będzie ani grama przesady w stwierdzeniu, że Divinity Original Sin, grzech pierworodny w polskim tłumaczeniu, szykuje się na CRPG-a, w jakie dawno nie grali posiadacze PC i jakim od lat śnią, by zagrać. No przynajmniej pod pewnymi względami. Gra jest grywalna od paru miesięcy, już na tym etapie wzbudza bardzo pozytywne opinie, co potwierdza beta test przeprowadzony przez zaprzyjaźniony z nami serwis gryonet.pl. Wreszcie poznaliśmy dokładny dzień debiutu, który wyznaczono 20 czerwca tego roku, czyli będziemy żegnać wiosnę, zagrywając się oby z wypiekami na twarzy w Divinity Original Sin. No, wygląda nieźle, pooglądacie sobie filmik i poczytacie dalej. Dobra, lecimy z kolejnym newsem. A, Silentum PC Forest 2X120, znaczy 1226, system chłodzenia przeznaczony dla wydajnych procesorów. Silentium PC zaprezentowało nowy, niedrogi cooler stworzony z myślą o użytkownikach posiadających wydajne procesory, którzy niekoniecznie chcą wydawać krocie na nowy system chłodzenia. Forest 2XE1226 to kolejna konstrukcja ze znanej i cennej serii coolerów CPU marki Silentum PC. Producent twierdzi, że usprawniono system montażowy, wzrosła także wydajność i, co ważne, nie spowodowało to drastycznego wzrostu ceny urządzenia. Silentum PC przy budowie coolera wykorzystało technologię XE. Podstawa przylegająca bezpośrednio do procesora wykonana jest z miedzi, a odbierane przez nią ciepło przekazywane jest do aluminiowego radiatora przez system sześciu rurek cieplnych, które są też miedziane, z tego co widzę. Tam rozpraszany jest przez 120 mm wentylator z regulacją PWM. Silentum PC twierdzi, że generuje ona jedynie 22 decybele, tak, przy maksymalnych obrotach, a więc jest to naprawdę cicha konstrukcja. Wydajność systemu chłodzenia można zwiększyć, dokładając drugi wentylator. No można. No i są tam wymiary, fotki, odblask, no i ubrudzili, no. No i jest dostępna w sprzedaży w wybranych sklepach. Rekomendowane przez producenta cena detaliczna wynosi 124,90, więc wcale nie jest taki tani. Są chyba po 70, 80 czy 90 zł. Te poprzednie Silentum, a więc jest trochę droższy. Silentum, system chłodzenia został objęty 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym miesięcznych. Dobra, moje przejęzyczenie, czy co? Ok, lecimy dalej. Gigabyte Water Force. Chłodzenie wodne dla kart graficznych. Gigabyte od dłuższego czasu stosuje w swoich konstrukcjach chłodzenie WindForce. Większość użytkowników jest z niego zadowolona. Nie tam, że z piszczenia, nie? Nie jest. Więc nie jest niczym zaskakującym, że producent ze swojego nowego chłodzenia wodnego zrobił kontynuację poprzedniego rozwiązania poprzez nazwanie WaterForce. No dobra. Na razie odbyła się wstępna prezentacja nowego układu w trakcie targów Tech Tour 2014. Gigabyte pokazało jego działanie na przykładzie zestawu 3 Three-Way Sli z kartami GeForce GTX 780 Ti. Na każdej z nich zamontowano Gigabyte WaterForce, a całość połączono z chłodnicą, która znajdowała się poza obudową komputera. No tak. Sam układ chłodzenia montowany na karcie graficznej składa się z dużego radiatora mającego wbudowane 6 ciepłowodów, 3 wentylatorów oraz rur i pomp oddzielnych dla poszczególnych kart. Oprócz rdzenia, chłodzenie pokrywa również sekcję zasilania i pamięci. Chłodnica została wyposażona w ekran pokazujący aktualną temperaturę każdej z kart, umożliwiając dostosowanie do niej prędkości obrotowej wentylatorów, a tym samym kontrolowanie hałasu. Fajne. Gigabyte na swojej prezentacji ujawniła również nową wersję chłodzenia WindForce, która ma zadebiutować przy okazji wprowadzenia do sprzedaży autorskiego wydania karty GeForce GTX Titan Black. Na razie nie zdradzono niczego więcej, oprócz tego, że nowy układ chłodzenia poradzi sobie z kartami o TDP wynoszącym nawet 600 W.
Fajne te wiatraczki takie ponacinane. Shurikeny. No, sporo miedzi. Grube. Gigabyte Waterforce będzie sprzedawany razem z trzema kartami GeForce GTX 780 Ti. Aha, czyli to nie kupisz sobie osobno, tylko jak bierzesz trzy Three-Way Sli, to jest od razu cały układ dla Three-Way Sli. Fajne. Na razie nie wiadomo, kiedy i w jakiej cenie trafi do sklepów. Najprawdopodobniej wkrótce doczekamy się wersji mogącej współpracować tylko z jednym GPU. No, to taki show-off zrobili, ale fajne. O, to niezłe. Mam paru widzów tutaj, którzy są z Irlandii, sobie z nimi rozmawiam, pytam, jak tam jest w Irlandii w ogóle i tak dalej, jak zakupy robią komputerowe. No i no i mówią, że tak nie za ciekawie, że to taka trochę dziura zabita dechami, bez obrazy oczywiście, że nie ma porównania do Anglii, że wszystko i tak z Anglii trzeba ściągać i tak dalej. No i jakby tutaj fajny news na temat Irlandii, że Irlandia planuje pokryć cały kraj siecią światłowodów. To może zrobić z Wiochy wioskę XXI wieku. Irlandzki minister komunikacji Pat Rabiti powinien chyba, tak się powinien czytać, Pat Rabiti, ma zamiar podpisać plan zakładający zainwestowanie 512 milionów euro w pokrycie całego kraju siecią światłowodową. Dzięki temu około 1100 mniejszych miejscowości, które nie mają dostępu do internetu świadczonego przez komercyjne firmy, będzie miało możliwość podłączenia się do szerokopasmowej sieci. Całe przedsięwzięcie ma zakończyć się w ciągu 4 lat. No to u nas by się coś takiego przydało. Cały kraj w światłowodach. Wow! Jak powiedział Rabiti, rząd odszedł już od planu zakładającego udostępnienie wszystkim mieszkańcom internetu szybkości 30 megabitów na sekundę. W zamian skupiono się na światłowodach. Według ministra komunikacji wiele miejscowości ma dostęp jedynie do podstawowych usług, co jest niedopuszczalne, bo każdy obywatel ma prawo do połączenia o takiej samej jakości. Uuu, to mi się podoba to przekonanie. Po zbudowaniu infrastruktury światłowodowej rząd ma zamiar ogłosić przetarg na operatora handlowego, który będzie zarządzał dostępem do sieci. Oprócz rządowych inicjatyw, irlandzcy operatorzy również dynamicznie rozszerzają zasięg swoich usług. Jak donosi Silicon Republic, Ericom przeznaczył 400 milionów euro na doprowadzenie światłowodów do 1,4 milionów mieszkań. Zakończenie inwestycji jest planowane na 2016 rok. Ponadto już 800 tysięcy mieszkań jest objętych internetem w tej sieci o szybkości 100 megabitów na sekundę. Kolejny operator, UPC, znamy go skądś, pracuje nad objęciem zasięgiem internetu o szybkości 200-500 megabitów na sekundę ponad 700 tysięcy domów. Z kolei ESB we współpracy z Vodafone planuje zapewnić szerokopasmowy dostęp 450 tysiącom mieszkań. Jak widać, nie tylko Google i AT&T w USA pracują nad poprawą sieci. Irlandia wydaje się mocno zagrażać Ameryce na tym polu. O, fajny news. Dobra. Niedaleko, szukając Dania i w świecie Minecrafta, Dania odwzorowana w całości w grze Minecraft. Ci, co siedzą w temacie Minecrafta, pewnie od dawna o tym wiedzą, ale taka ciekawostka dla tych, którzy nie wiedzą. Minecraft nie ma wśród większości graczy dobrej opinii. Jak to nie? Choć gra w niego naprawdę ogromna liczba osób. Niektóre projekty stworzone przy pomocy tej gry potrafią zapierać dech w piersiach. Tutaj bym sprostował. Okej, może to uderza w samą markę Minecrafta. To, że gra w dużo dzieciaków w Minecrafta, to jest taki, to, według mnie to są takie elektroniczne klocki Lego, którymi my nie mieliśmy, jak byliśmy młodsi i my się bawiliśmy normalnymi klockami Lego, a teraz dzieciaki bawią się tym. Bardzo rozwojowe, sandbox, najlepsza wersja gry dla dzieci tak naprawdę, bo może robić co chce i rozwijać wyobraźnię, a może przez ten, przez, może z jednej strony podejście szefa Minecrafta do tego, że jemu nie przeszkadza, że ktoś publikuje materiały z gry na YouTubie, to jest tych materiałów tyle i są tak kiepskiej jakości, że może tutaj ta większość, czy ogrom, Minecraft nie ma wśród większości graczy dobrej opinii. Nie wiem, no. Generalnie, no, śmiejemy się i mówimy na to Minecraft, ale generalnie grałem w grę i sama gra jako gra bardzo mi się podoba. Jakbym miał więcej czasu, chociaż czasem, jak jestem gdzieś na wyjeździe, mam lapka i na lapku mam słabego lapka i nie mogę na nim pograć sobie w Borderlands 2 albo w Battlefielda, to mam demo wersję Minecrafta i sobie tam czasem siedzę i coś buduję. Tak dla zabawy. Okej, jedziemy dalej.
Niektóre projekty stworzone przy pomocy tej gry potrafią zapierać dech w piersiach. Tak jest z przygotowanym przez duńską agencję Geodata wirtualnym odpowiednikiem Danii. Może być to dla wielu rzeczą trudną do ogarnięcia, ale King's Landing z gry o Tron przy całym swoim ogromie nie jest już największym projektem wykonanym w grze Minecraft. Nawet nie wiedziałem, że to jest. Rękawice jego twórcy rzuciła sama Dania, tworząc idealny wirtualny odpowiednik swojego państwa. Za przygotowanie tego gigantycznego projektu odpowiedzialna była duńska agencja Geodata i trzeba przyznać, że już same liczby robią wrażenie. Makieta jest idealnym odpowiednikiem Danii w skali 1 do 1 i jest dostępna do pobrania całkowicie za darmo. Problem może być jedynie jej waga. Pliki wymagają około 1 terabajta miejsca na dysku. Żeby tego było mało, cały świat został zbudowany z 4 bilionów bloków. Mam gęsią skórkę. Twórcy dodali nie tylko budynki, ale też drogi, lotniska, jeziora, rzeki i sieci kolejowe. Według zapewnień wszystko jest na swoim miejscu. Inna sprawa, że wspomniany wcześniej projekt związany z grą o Tron od strony wizualnej prezentuje się dużo lepiej, ale też można było tego się spodziewać. Jest to inna skala przedsięwzięcia. Grafiki przedstawiające King's Landing możecie zobaczyć poniżej. No, wygląda kozacko. No ale projekt duński niezły. Bardzo mi się podoba. Grid Autosport. Wymagania sprzętowe w wersji PC. O, mi się coś włączyło. Zaledwie tydzień temu dość niespodziewanie zapowiedziano kolejną część serii wyścigów Grid, a już zdążyliśmy poznać wymagania sprzętowe w wersji PC. Jako że gra studia Codemasters nie będzie dedykowana konsolom nowej generacji, yes! To należało się spodziewać, iż będziemy potrzebować czekajcie, bo nie rozumiem. To należało się spodziewać, iż będziemy potrzebować żadnego wydajnościowego potwora. Że nie będziemy potrzebować? Czy że właśnie będziemy potrzebować? Chyba będziemy, jak nie będzie na konsolę. Czy jest tak rzeczywiście? Jaki komputer udźwignie Grid Autosport? Na Grida 2 czekaliśmy równo 5 lat, więc byliśmy odrobinę zaskoczeni tym, że mistrzowie kodu zaserwują nam kolejną odsłonę cenionej przez graczy serii, znanej niegdyś pod nazwą Toka Race Driver. Pamiętam. Się grało. Już rok po premierze poprzedniczki. Grid Autosport nie będzie jednak tytułem next-genowym, gdyż nie ukaże się ani na PlayStation 4, ani na Xbox One. A pewnie będzie na stare konsole. Sorry za ten troll. Firma Codemasters nie jest jeszcze gotowa, by wydać jedną ze swoich flagowych gier na konsole obecnej generacji. Nie chcę bowiem dać graczom pospiesznie opracowanych wyścigów działających tylko w rozdzielczości 720p i w 30 klatkach na sekundę. No to firma Codemasters zrobiła trolla next genem. Ujawnione w karcie produkty na platformie Steam wymagania sprzętowe nie różnią się praktycznie niczym od tych dotyczących dwójki. Właściwie tylko w zalecanej konfiguracji odnotowano nowszą serię kart graficznych AMD i Nvidia, odpowiednio HD 7000 zamiast HD 6000 i GTX 600 zamiast GTX 500. Jeśli więc Grid 2 działa bez zarzutu, to i Grid Autosport powinien na tym samym sprzęcie zachować podobną płynność animacji. O żadnych limitach 30 fps nie ma mowy. I dalej sobie poczytacie, jak chcecie, jakiś filmik jest do pooglądania. I jeszcze trochę, oj, trochę jeszcze, i trochę jeszcze zdjęć. Wygląda ładnie, trochę żeśmy coś ostatnio pokazywali. Lecimy dalej. To jest kolejny plus. Rynek gier PC bardziej dochodowy niż gier konsolowych. Ha, ha, ha. Te wszystkie teksty o tym, że na konsole gry są droższe i wszyscy producenci tłuką. Ja nie mówię, żeby nie robić, tak? Wiadomo, że to jest dodatkowy rynek zbytu, ale że po to się robi na konsole, że to jest główny argument do tego, żeby robić gry w takim układzie i potem porty na peceta i w kiepskiej jakości, bo na konsole trzeba sprzedać. O, kiepsko. Tutaj można powiedzieć, że jest inaczej. Zostało to zdementowane. Jak wynika z badań DFC Intelligence, rynek gier PC prześcignął rynek gier konsolowych pod względem przychodów. Stało się to o rok szybciej niż początkowo zakładano i to pomimo tego, że od kilku lat PC-ty sprzedają się coraz gorzej. Według konsolowców rynek gier na PC umiera już od 10 lat. Ale jak na stan agonalny trzyma się zadziwiająco dobrze. Co więcej, generuje on więcej pieniędzy niż rynek konsolowy z założenia stworzony do grania. O świetnych wynikach
poinformował David Cole, właściciel firmy DFC Intelligence, zajmującej się badaniami rynku. Już w 2011 roku przeprowadzono odpowiednie analizy, z których wynikało, że trend wzrostu przychodów z gier PC jest stały i cały czas rośnie, by w końcu wyprzedzić pod tym względem rynek konsolowy. Tu mi się podoba ten rysunek, nie wiem czy wszyscy widzą. Dirty Console Gaming Peasants. Glorious PC Gaming Master Race. Masakra. Dobra, idziemy dalej. Tak też się właśnie stało. Obecnie wartość rynku gier PC nie przekracza 25 miliardów dolarów. Z konsolowym jest nieco gorzej i w kolejnych latach różnica może się jeszcze pogłębiać, o ile nie nastąpi poważna zmiana podejścia do biznesu ze strony właścicieli platform. Przyczyn dobrej kondycji rynku gier na PC jest kilka. Jak wskazuje Cole, wśród hardkorowych graczy duża ich liczba gra zarówno na konsoli, jak i w PC. W obecnej chwili jednak konsole są towarem luksusowym, a komputery stały się koniecznością. Jeszcze kilka lat temu było odwrotnie. To przekłada się na szerszą publikę graczy komputerowych. DFC Intelligence zwraca uwagę także, że siła rynku gier PC są obecnie gry MOBA i tytuły free-to-play. To właśnie one tam bezpiecznie dominują, a ogromny wpływ na wzrost mają mieć także gry MMO, strategie i strzelanki FPS. Gracze PC-towi spędzili w 2013 roku podobną ilość godzin co w 2012, co według Cola bardzo dobrze wróży na przyszłość, tym bardziej, że rok 2013 raczej nie obfitował zbyt wiele dużych PC-towych produkcji. Raport wskazuje także na Europę jako miejsce powstawania trendów dla całego rynku. Yeah! Gońcie się za wielką wodą. Patrz ta, w co gramy. Patrzę, nic nie widzę. W przyszłości na PC ma wychodzić coraz więcej gier AAA, które wcześniej zarezerwowane były tylko dla konsol. Co ważne, ten trend już od jakiegoś czasu widać. Debiutujący w ostatni piątek Dark Souls 2 był tego najlepszym przykładem. W końcu seria debiutowała na konsolach, by po czasie zostać przeniesiona na PC. Także inni japońscy wydawcy widzą potencjał w rynku PC, wydając na niego niedostępne wcześniej gry w dystrybucji cyfrowej. Yeah, lecimy dalej. Microsoft ostrzega przed krytyczną luką w przeglądarkach Internet Explorer. Firma FireEye wykryła w przeglądarkach Internet Explorer poważną lukę umożliwiającą zdalne wykonanie kodu. Ups, uważajcie wszyscy od Internet Explorera użytkownicy. Problem ten dotyczy wersji od 6 do 11. I może uderzyć przede wszystkim w użytkowników niewspieranego już przez Microsoft systemu Windows XP. Borderlands 2. Lukę o łatwej do zapamiętania nazwy CVE-2014-1776. Zapamiętałeś? Wykryła firma FireEye, która poinformowała o tym fakcie producenta przeglądarki Internet Explorer, firmę Microsoft. Z luki skorzystano przy atakach głównie na przeglądarki wersji 9 do 11, których udział w rynku w 2013 roku wynosił około 25%. Dużo potencjalnych zagrożonych osób i ich komputerów przede wszystkim. Jak się jednak okazało, także starsze oprogramowanie było narażone na atak. No i taki newsik. Poczytajcie, zobaczcie u siebie, czego używacie. Lecimy dalej. Computex Taipei 2014. Największe targi ICT w Azji. W dniach 3-7 czerwca oczy całej światowej branży komputerowej będą zwrócone na odbywające się w stolicy Tajwanu targi Computex. To już 34. edycja tych targów, które są drugą największą imprezą tego typu na świecie. Szacuje się, że w tym roku 5000 stoisk należących do 1700 wystawców z całego świata zobaczy ponad 140 tysięcy osób. Ponad 140 tysięcy odwiedziło Computex w 2013 roku, z czego prawie 40 tysięcy stanowili goście z zagranicy. Odwiedzający będą mogli liczyć na takie udogodnienie jak nieodpłatny dostęp do Wi-Fi w całym mieście oraz darmową komunikację miejską. Stacje metra zajmują się w pobliżu wszystkich obiektów wystawienniczych. W ogromnej grupie wystawców dominują lokalni tajwańscy oraz chińscy wystawcy, wśród których nie zabraknie takich gigantów jak Asus, Acer to gigant, MSI czy Gigabyte. Sesje panelowe czy spotkania business to business organizowane podczas targów mogą być idealną okazją dla przedsiębiorców z Nadwisły na zawarcie nowych znajomości. Oczywiście na targach zjawią się ze swoimi stoiskami takie potwory jak Ford czy Microsoft. Nie rozumiem, o co chodzi z tymi potworami. W tym roku podczas targów Computex 2014 będzie miało miejsce 40 premier nowych urządzeń. Oprócz tego zorganizowane zostaną panele dyskusyjne oraz seminaria, a także bezpośrednie spotkania z przedstawicielami firm. No i taki newsik, lecimy dalej. Kto zainteresowany, kto chce pojechać, niech leci. My będziemy oglądać pewnie. Ja nie mogę pojechać, więc będę oglądał relacje, czytał relacje w sieci. Ok, następny news. Project Cars. Kontra rzeczywistość. Przejazd po torze Mazda Raceway Laguna Seca. Project Cars to zdecydowanie jedna z najciekawszych zapowiadających się gier wyścigowych tego roku. Symulator tworzony przez Slighty Mad Studios ma
zachwycać modelem jazdy, odwzorowaniem samochodów i świetną grafiką. Patrząc na wideo porównujące przejazd w realnym świecie z tym w grze, możemy być chyba spokojni o efekt końcowy. W serwisie YouTube znalazło się wideo przedstawiające rozgrywkę z najnowszej produkcji Slightly Mad Studios. Użytkownik zasiadł za sterami BMW M3 GTS GT4 i przejechał jedno okrążenie na jednym z najsłynniejszych torów na świecie, Mazda Raceway Laguna Seca w północnej Kalifornii. Najciekawsze jest jednak to, że nagrano także właściwie identyczny przejazd w realnym świecie i co powinno zadowolić fanów wirtualnych wyścigów. Porównanie wypada zadziwiająco dobrze. Oczywiście można zanotować pewne różnice w grafice, ale nie można stwierdzić, że przez to Project Cars jest dużo gorszy. Uwagę zwraca także bardzo podobny tor jazdy obu BMW, czyli świetnie wzorowana trasa. Dobra, zobaczmy. Jak widzicie, nie uruchamiałem wcześniej tego. Dajmy na 720. Dużo szczegółów widzę dookoła, jeśli chodzi o te tam na górkach i tak dalej. Są bardzo podobne. No, samochód w grze odbija się, w samochodzie refleksy odbijają się bardziej niż w samochodzie prawdziwym. Za to tor wydaje się bardziej rzeczywisty w grze. Więcej pikseli jest w grze? W rzeczywistości? Chyba nie. No generalnie fajnie to wygląda. A widać, że w rzeczywistym przejeździe nie ma lagów, a tutaj jednak czasem widzę jakieś skoki. Także fajny teścik, lecimy dalej. GeForce GTX, to jest news z 29 kwietnia, czyli z wczoraj. GeForce GTX Titan Z, jednak nie dziś, mało mocy. Spodziewane dzisiaj uruchomienie sprzedaży kart graficznych GeForce GTX Titan Z. Jak donosi szwedzki SweClockers, zostało odłożone w czasie. Warto od razu zauważyć, że termin 29 kwietnia nie był oficjalny, a więc trudno mówić o tym, że jakoby Nvidia nie trzymała się planów. To po co o tym mówić? Co wypłynęło znowu wyciek? To od razu nasuwa się pytanie o powód. SweClockers twierdzi, że ma odpowiedź. Czy odłożenie w czasie wprowadzenia na rynek kart graficznych GeForce GTX Titan Z było spowodowane tym, że okazałyby się one słabsze niż karty Radeon R9295X2? Hehehe. Zanim przejdziemy do szczegółów, warto zwrócić uwagę na to, że ujawnione częstotliwości pracy najważniejszych podzespołów nowych kart GeForce GTX Titan Z, sorry, nie są finalne. Niektóre sklepy mają już nowe karty dwuprocesorowe GeForce w ofertach wraz ze specyfikacjami, które zdają się potwierdzić nieoficjalne przecieki. Hardware. Jaki to jest hardware? Scotte? Scotte? DE jest Zotaka. Titan Z jest ze specyfikacją. Nawet szybki rzut oka na przedstawioną w sklepach specyfikację karty GeForce GTX Titan Z pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że mogą one nie być konkurencyjne względem kart Radeon R9295X2. Każdy GPU pracować miałby z częstotliwością aż o 180 MHz mniejszą niż ta, która cechuje pojedynczy procesor grafiki kart GeForce GTX 780 Ti. Nawet z wykorzystaniem techniki GPU Boost, która przy sprzyjających warunkach termicznych zwiększyłaby zegar GPU do 730, nawet GeForce nie byłby jakoś mocno zauważalnie szybszy. Co ciekawe, sklepy podają, że układy pamięci RAM GDDR5 na karcie GeForce GTX Titan Z pracują z częstotliwością 1,5 GHz, czyli 6 GHz efektywnie, choć oficjalnie Nvidia podaje częstotliwość 1,7, efektywne 7. No to taki newsik trolujący trochę. Tu mamy porównanie, obejrzycie sobie backplate. Mały trolling wyszedł. Dobrze, niech się starają. Następny newsik. Kingston HyperX Cloud. Prezentacja i specyfikacja słuchawek dla graczy. Kingston kojarzy nam się głównie z pamięciami RAM i nośnikami SSD, ale jak przystało na firmę stricte PC-tową, nie mogło w jej ofercie zabraknąć także sprzętu dla graczy. W taki więc sposób powstały słuchawki HyperX Cloud, które właśnie wchodzą do sprzedaży. Nic o nich nie słyszałem. Pierwsze słyszę, że tak powiem. Moda na urządzenia stworzone dla graczy trwa w najlepsze, a sprzętu tego typu jest na rynku zatrzęsienie. I bardzo dobrze, mamy z czego wybierać. Nie powinno to jednak dziwić. W końcu urządzenia się sprzedają całkiem dobrze, nawet gdy niekoniecznie prezentują wysoki poziom. No tak, słowo gaming przyciąga użytkowników jak magnes, to prawda. Firma Kingston postanowiła zaprezentować swoją odpowiedź na oczekiwanie rynku.
Ale czego? O Kingstona rynku? Jeszcze w lutym ogłoszono pracę nad słuchawkami HyperX Cloud, które po kilku miesiącach właśnie trafiają na sklepowe półki. Urządzenie zostało stworzone w kooperacji z szwedzkim producentem QPAD, a same słuchawki bazują na modelu QH-90 tej firmy. Kingston wprowadził jednak kilka zmian do konstrukcji. Cechami charakterystycznymi HyperX Cloud są wygodne nauszniki, lekka aluminiowa rama, odmieniony mikrofon, a także przetwornik o średnicy 53 mm. Urządzenie oferuje także wyściełany pałąk, regulator głośności, przyciski włączenia, wyłączenia i wyciszenia mikrofonu. Pasmo przenoszenia słuchawek wynosi 15 Hz. Poziom ciśnienia akustycznego to 98 plus minus 3 dB SPL. Nie znam się. W przypadku mikrofonu wykorzystano przetwornik pojemnościowy elektretowy, a jego pasmo przenoszenia to od 100 Hz do 12 tysięcy. Cena sprzętu jest mniej więcej standardowa jak na urządzenie. Co to jest standardowa cena jak na urządzenie dla graczy? I wynosi około 100 dolarów. Produkt dostępny jest obecnie głównie w zachodnich sklepach, ale najprawdopodobniej szybko zagości także w Polsce. Co myślicie o tego typu urządzeniach? No generalnie to słuchawki dla graczy. Dobra, Safirk. Mam sentyment do Safirków, bardzo dobre edycje kart. Jeśli radio, to Safirek. Safir Radeon 9290X Vapor XOC. Prezentacja i specyfikacja wydajnej karty graficznej. Safir poszerzyło swoje portfolio kart graficznych o kolejną konstrukcję bazującą na rdzeniu Haiti. Konstrukcja Radeon R9290X Vapor XOC dedykowana ma być entuzjastom sprzętu komputerowego i zapalonym graczom. No bo komu, żeby innemu? Przecież nie pani księgowej Basi, która po nocach w Battlefielda grzeje swojego komputerka od księgowych obliczeń za dnia. Specyfikacja nowej karty Safir nie zaskakuje, choć widzimy wyraźnie, że producent nie chciał poprzestać na referencyjnym traktowaniu i podkręcił zegarek. No i bardzo dobrze. Urządzenia. Kurde, ciepło tu jakoś. Te ustalone zostały na 1080 MHz dla rdzenia graficznego oraz 1410 MHz, efektywnie 5640 MHz dla pamięci VRAM. Karta bazuje na chipie Haiti i wykorzystuje 2816 procesorów strumieniowych, znaczy 2816 procesorów strumieniowych. Nie zmieniła się także oczywiście ilość jednostek teksturujących oraz ROP. Jest to odpowiednio 176 i 64 jednostki. Karta dostępna jest w wersji ze standardowymi 4 GB pamięci. Urządzenie chłodzone jest przez Cooler VaporX wykorzystujący technologię 3X oraz 5 rurek cieplnych o różnych średnicach. Ciepło przekazywane do radiatora rozpraszane jest przez 3 90 mm wentylatory, które według producenta charakteryzują się dobrą wydajnością przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu. Ciekawym elementem pozwalającym na osiągnięcie niższych temperatur jest wysunięta płytka PCB z niewielkim radiatorem. Tam na górze widzicie? Fajnie to wygląda, ciekawe. No, to sobie obejrzyjcie, poczytajcie newsa więcej. Lecimy dalej. Tu. Tyk. Dobra. To ciekawostka. Jak ludzie mogą długo to robić? Microsoft wygrał z Novellem sądową batalię o praktyki monopolistyczne przy Windows 95. Słabo? Masakra. Choć jesteśmy przyzwyczajeni do ciągnących się latami procesów, to jednak ten przypadek wygląda dość ciekawie. Microsoft po prawie 20 latach wygrał z Novellem sprawę dotyczącą rzekomego naruszenia ustawy antymonopolowej. Od początku lat 90. Microsoft raczej nie ma łatwego życia, jeśli chodzi o pozwy składane w związku z jego silną pozycją rynkową. To nie zmieniło się co prawda do dzisiaj, choć ostatnimi czasy raczej nie słyszymy o większych aferach związanych z firmą z Redmond. Historia tego konfliktu między Novellem i Microsoftem sięga czasów sprzed wydania Windows 95, choć to właśnie ten system był kością niezgody. Dobra, tralala, tralala. I tutaj końcówka. Firmy spotykały się na sali sądowej dość regularnie. W 2011 roku umowa przysięgłych nie potrafiła wydać werdyktu, który orzekł już sam sędzia. Microsoft w tym przypadku wygrał. Novell oczywiście odwołał się od wyroku i po kolejnych 3 latach wydano już prawomocny wyrok, w którym sąd stwierdził, że Microsoft nie miał obowiązku udostępniać poufnych informacji konkurencji, czym podtrzymał orzeczenie pierwszej instancji. Także 20 lat, ile to jest kosztów? Okej, kwota była spora, tak? Do wygrania, ale jak nie wygrał, no to ma niezłe koszty. Masakra. A co to? To samo? A, przepraszam, nie ten klawisz wcisnąłem, ten miał być. A, ostatnio wyszła karta Radeona 295X i już firma Coolens wydała blok wodny dla radia o kodzie VID do zapamiętania szybkim, kreska AR295X2. Łatwo, nie?
Kilka dni temu pisaliśmy o chłodzeniu wodnym firmy Aqua Computer, a o tym chyba nie mówiłem, przeznaczonym karcie AMD Radeon R9295X2. Tymczasem firma Coolens zaprezentowała swój blok wodny dedykowany także tej karcie graficznej. Chłodzenie Coolens, nie będę czytał w kółko tego kodu, również pasuje do wszystkich referencyjnych modeli kart graficznych Radeon R9295X2. I bardzo dobrze, bo chłodzenie referencyjne w ratkach, no cóż, pozostawia wiele, wiele, wiele do życzenia. Zaprezentowane urządzenie z typu Full Cover, więc chłodzi wszystkie nagrzewające się części akceleratora graficznego, obydwa procesory graficzne, kości pamięci i sekcje zasilania. I bardzo dobrze. Z tego co widzę, to jest 8 i 6 do zasilania, do wpięcia. Także fajny, fajny bloczek, trochę ciężki, bo będzie ważyć, ma ważyć bowiem 1,41 kg. Blok wodny Coolens ma kosztować 180 baksów. Dobra, o, fajny newsik. AMD zaprasza na konferencję Core Innovation Update. AMD poinformowało, że już niespełna za tydzień rozpocznie się konferencja od 29 kwietnia, niespełna za tydzień, przed wczoraj. Core Innovation Update. Całość będzie można śledzić na żywo, żeby pobudzić zainteresowanie. Firma nie ujawnia, co czekać ma na zainteresowanych. No to jak to zaprosić? AMD jest bardzo tajemnicze w związku z konferencją CIU. Udostępnione informacje wskazują jedynie na datę, godzinę oraz osoby prowadzące, biorące w niej udział. Spotkanie poprowadzą Rory Read, prezes i CEO AMD, Lisa Su, wiceprezes i menadżer generalny, odpowiedzialna za dział Global Business Units oraz Mark Papermaster, CTO AMD. AMD CEO, tak będę skrótem to leciał, Core Innovation Update, ma odbyć się w San Francisco 5 maja, więc dokładnie w przyszły poniedziałek. Firma przewidziała możliwość obejrzenia relacji na żywo. Stream rusza o godzinie 18, a przebieg konferencji będzie można śledzić na stronie AMD Investor Relations. No i jest link. To, czego można się spodziewać, poczytajcie dalej. No dobra, MSI ZXX Gaming 7 w naszych rękach. Dzięki uprzejmości MSI możemy Wam zaprezentować jedną z nadchodzących płyt głównych nowej serii gaming. Żeby nie nadużywać wspomnianej uprzejmości, musimy na razie zasłonić to i owo, ale obiecujemy, że w miejsce zakazanych obrazów podstawiliśmy atrakcyjniejsze. Po wyjęciu z pudełka płyt od razu sprawia przyjemne wrażenie. Ciasteczkowy potwór? Ups, to nie ta płyta, chodziło o to. Tu pozasłaniali, tak? Ciasteczkowymi potworami. To ostatnio też widziałem to na newsie chyba z Gigabajta. Z, tam chyba 9 jest zamazana, 7 widać, potem UD, coś tam i tak wszystkie płyty. Wyciek informacji, sami je generują. Ale tylko żeby był news typu wyciek. Podobno gracze kochają smoki, a my nie dyskutujemy o gustach. Za to czarno-czerwony schemat kolorystyczny obiektywnie uznajemy za bardzo atrakcyjny. Dobrze więc, że dominuje też na samej płycie. Powiem Wam, że też mi się podoba takie te tutaj wystające wypustki, że tak powiem, wyglądają trochę jak takie kolce na grzbiecie smoka. A generalnie płytka generalnie prezentuje się bardzo ładnie. Cała czarna, laminat czarny. Tutaj logo MSI na chipsecie. O, tu z bliska zdjęcie. Matowy czarny laminat pozbawiony zbędnych nadruków, większość pozostałych jest potrzebna maszynie układającej komponenty do przylutowania. Bardzo fajne, co? Taka czarna płyta i nie widać tych linii. Okolice podstawki procesora wydają się puste, chociaż wszystko co potrzebne. Rozbudowany zasilacz impulsowy zbudowany z komponentów Military Class. Sterowanie zapewnia 6-fazowy kontroler ISL6388 i 6 podwajaczy, co wśród nowych płyt głównych jest jedną z lepszych konfiguracji, no ale nie spodziewaliśmy się niczego innego po modelu z wyższej półki. No, strefa dźwiękowa ALC RealTek 1150, także standard, SATA M2, SATA Express. Także ładnie się prezentuje, fajna płytka. Lecimy dalej. O, znowu płytę. Cholera. Asus Z97 do hasła Refresh, czyli nowe płyty do hasła Refresh, a to jest w ogóle już chyba artykuł. Tak, to nie news, tylko artykuł. Tamto to było news? To był news, teraz artykuł. No, zrobili fajny artykuł na PC Labie. Chipset Z97 Rewolucja czy Rewolucja, Asus Z97 Deluxe pod lupą, SATA Express w praktyce, Maximus 7, Ranger, ROG Galeria, TUF Galeria i cywilne płyty główne. Także poczytajcie sobie fajny artykulik. Tutaj jedna fajna informacja. Kwestia uaktualnienia do Broadwella. Procesor Intel Broadwell, czyli następcy Hozole wykonany w 14-nanometrowym procesie technologicznym, powoli obrastają w legendę. Jeszcze na IDE w 2013 było ochoczo prezentowane przez ludzi z Intela. Pan w tej na filmie wyraźnie zapewnił, że Broadwell będzie pasował do obecnych systemów. Te obecne systemy we wrześniu 2013 roku były rzecz jasna oparte na chipsetach serii 8, chipsetach. Gwarantując zgodność chipsetów z serią 9 z układami Core 5 generacji, niejako potwierdzono, że będzie one przeznaczone także do gniazda LGA1150.
Możliwe jest także, że Broadwell będzie pasował do płyty z układami logiki serii 9, ale tych z układami serii 8 już nie, wskutek czego jakiegoś niedopasowania elektrycznego, jak to już było choćby w przypadku platformy RGA 775. Z pewnością wiele wyjaśni się w najbliższych tygodniach, jednak niemal pewne jest to, że Intel nieprędko potwierdzi zgodność lub niezgodność nowych procesorów ze starszymi płytami głównymi. Wiele może też zależeć od samych producentów sprzętu oraz ich chęci do uaktualnienia UEFI przeznaczonych do starszych produktów. Znaczy tak, jeśli będzie na tej samej podstawce, to prawdopodobnie będzie działało, a tak jak napisali, od producentów będzie zależało, czy będą chcieli wstecz, znaczy starsze płyty uaktualnić, żeby na tyle, żeby można było nowego procka włożyć, co pewnie się wydarzy, ale zobaczymy. Lecimy dalej. SATA Express tymczasowo, koniec SATA, nadchodzi PCI kreska E dla SSD. No ja tam już mam Railroad dawno. A ty? Wkrótce w sklepach, no sio, pojawiają się płyty główne z nowymi złączami dla nośników danych SATA Express i M2. Czym są nowe standardy i co to oznacza dla pecetowców? W dwóch słowach, to jest PCI Express. SATA Express jest sposobem na wykorzystanie techniki PCI Express do podłączenia nośników danych przy zachowaniu jak największej zgodności z istniejącymi oklubowanymi złączami SATA. No jest artykulik, tu jest złącze i można sobie wpiąć dyski. Albo M2 złącze tutaj, a widziałem na jednej płycie, nie pamiętam, chyba na jednej z płyt nowych Asusa, normalnie z tyłu, tam gdzie jest backplate za procesorem, tak, i masz na płycie głównej, to obok z tyłu jest złącze M2, na której z nowych płyt, nie pamiętam której, chyba jakiś Asus. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jest test. Fajny teścik kart graficznych, ale nie tylko, bo i procków. Core i34130 kontra FX6300 oraz GeForce GTX 7600 kontra Radeon R9280. Test w 15 grach. Trzy moduły kontra dwa rdzenie z hypertradingiem. Nasz ostatni artykuł poruszający kwestię tanich zestawów dla graczy, których ceny kształtują się w okolicach 1000 zł za podstawę karty graficzne, odpowiedział na pytanie, czy karty zielonych można już łączyć z dwurdzeniowymi i dwuwątkowymi procesorami. Postanowiliśmy kontynuować tego rodzaju testy. Tym razem zajmiemy się innym zagadnieniem nurtującym wielu naszych czytelników. Intel Core i3 czy AMD FX6300. Oba połączyliśmy z kartami z nieco wyższej półki, Radeonem R9280 oraz GeForce'em GTX 760. Przetestowaliśmy wszystkie cztery konfiguracje w 15 grach. No i możecie sobie obejrzeć, jest Assassin's Creed Arma, Assassin's Creed 4, oczywiście Black Flag, Arma 3, Battlefield tryb 1 i wieloosobowy, Civilization 5, Counter Strike, Crysis 3, Far Cry 3, GTA 4, Max Payne 3, Metro Last Light, Skyrim, Starcraft, Tomb Raider, Total War, ROM 2, Witcher 2, Assassin's of Kings, pobór energii i podsumowanie. Średnia wydajność w grach. Bach. GeForce 760, Intel, tak. No, nieźle. Wydajność, ocena. No, wiadomo. Najdroższy będzie Intel. A i najwydajniejszy. Pobór energii. No cóż, co tu dużo gadać. Wnioski. I polecimy z samych wniosków. Dzisiejsze porównanie, podobnie jak poprzednie, w którym wzięły udział procesory Pentium G3420, Athlon X4 750K oraz karty graficzne GeForce GTX 750 Ti i Radeon R9280, pokazało, że praca, jaką Nvidia wykonała w swoich sterownikach, nie poszła na marne. Wystarczy spojrzeć na wyniki w najnowszym Battlefieldzie, w którym to zestaw GeForce GTX 760 i FX6300 podkręcony do 4,7 GHz w trybie DirectX zapewnia wyższą wydajność jakiejkolwiek konfiguracji z Radeonem R9 280 w trybie mantle. Okazuje się więc, że ziarno prawdy w zapowiedziach Nvidia jednak było. Oczywiście w przypadku innych procesorów, choćby... Tylko dlaczego tak późno? Choćby Core i3, pracy wciąż jest sporo. Radeon R9 280, odświeżony HD7950, jest niestety zbyt wysoko wyceniony. Choć droższy od GeForce'a, GTX 760 zapewnia gorszą wydajność, a do tego potrzebuje więcej energii. Pewną rekompensatą są gry dołączone w ramach ostatniej promocji, ale nie każdego to przekona. Niezbyt mocna jest też pozycja FX-a 6300, który jest zdolny rywalizować z podobnie wycenionym i standardowo taktowanym Core i3 tylko po solidnym podkręceniu. Taktowanie rzędu 4,7 GHz wymaga solidnej, a więc droższej płyty głównej oraz wydajnego układu chłodzenia. Słyszycie? Nie kupujcie shitowej płyty głównej do podkręcania AMD-ka i zakładania na to jakiejś wielkiej wieży w malutkiej obudowie, bo to będzie komputer rodem z MediaMarktu.
Gdzie to było? To istotnie wpływa na koszt całej platformy, a przecież jeszcze trzeba pamiętać o większych rachunkach za energię elektryczną. Mamy nadzieję, że AMD szybko wprowadzi następną generację procesorów AMD FX wykorzystującą rdzenie Steamroller. Przy odpowiedniej strategii cenowej powinna być mocną konkurencją dla i tak średnio opłacalnego Core i3. Fajny artykulik, jedziemy dalej. Tutaj akurat jesteśmy już na Pure PC. Płyty główne ASRock Z97 dla procesorów Intel Haswell Refresh. Już niedługo do sklepów, może tu sobie trochę powiększymy. Oj, nie to, ale co ja chciałem? Nie to, oj, nie to, przepraszam, to chciałem. O. Już niedługo do sklepów trafią procesory z serii Intel Haswell, które będą obsługiwane przez obecne płyty główne z podstawką LGA 1150. Nie oznacza to jednak, że klienci będą skazani na zakup starszych konstrukcji sprzed roku. Wraz z debiutem układów do sklepów trafią także nowe płyty. Potwierdziło się. Trafią także nowe płyty główne z chipsetami serii 9, które mogą być konieczne do obsługi odblokowanych procesorów rodziny Intel Devil's Canyon. Czym będą się różniły nowe Mobaski od swoich starszych braci? Mobaski. Większość producentów postawiła na nowe standardy łączności takie jak SATA Express lub M2, co może być bardzo kuszącą propozycją dla niektórych klientów. Nie trzeba już chyba mówić o kolejnych technologiach i podzespołach należących do nowych klas. Do tego dochodzą zmiany w budowie radiatorów oraz zupełnie inna kolorystyka. Dla osób myślących o przyszłej rozbudowie zestawu na pewno bardzo ważna będzie także obsługa nowych procesorów Intel Broadwell, które pojawią się w sklepach pod koniec roku. Ja myślę, że wcześniej. Chociaż w przypadku PC mówi się raczej o pierwszym kwartale 2015 roku. What? Tym razem do sieci wpuszczono całkiem bogaty zestaw informacji na temat nowych modeli od ASRocka. Producent przygotował kilka ciekawych konstrukcji zapewniających różne możliwości zgodnie z potrzebami użytkownika. W ofercie ASRocka znajdują się oczywiście zwykłe serie przeznaczone dla początkujących entuzjastów, ale nie zabraknie także konstrukcji z segmentu premium. Głównym członem będą jak zwykle płyty główne z serii Extreme, wiadomo, najpopularniejsze, które są najczęściej wybieranymi modelami przez użytkowników. Zmiany w wyglądzie są widoczne gołym okiem, bardziej jaskrawe kolory i większe radiatory będą domeną konstrukcji z chipsetem Intel Z97. No i tu mamy ASRock Z97 Extreme 4. Poteczki, tu mamy ASRock Z97-E ITX, malutka, fajna. ASRock Z97 Fatality Killer, no tutaj taka trochę waląca po oczach ten czerwony. Nie wiem, czy to przez to, że są zdjęcia jakoś tak może prześwietlone, czy coś, że ten czerwony jest taki pomarańczowo-czerwony, czy będzie taki w cudzysłowie oczojebliwy, czy będzie taki bardziej stonowany. Zobaczymy. Ten niebieski trochę wali po oczach. ASRock Z97 Extreme 6 będzie taka, no, niebieska. A ASRock Z97 OC Formula, no taka żółto-złota. No. Także fajnie, newsik, lecimy dalej. Co? Asus wprowadza własne dyski SSD? Nie do końca. Istnieje konkurencja na każdym rynku. Podzespołów komputerowych jest korzystny dla klienta. Oczywiście. Firmy muszą walczyć o swoją pozycję, wykorzystując do tego jakość produktu, jego cenę oraz możliwości. W segmencie dysków SSD znajdziemy już kilka znaczących marek, jednak dobrego nigdy za wiele. Ja wiem, jest kilka niedobrych. Tym razem w sieci pojawiły się informacje o nowych nośnikach od tajwańskiej firmy Asus, aczkolwiek pierwsze wrażenie jest zupełnie inne. Od chłodnego przemyślenia sprawy i zagłębienia się w szczegóły, obudowa modelu HyperX SSD rzeczywiście posiada duże logo znanej marki, jednak tym razem nie oznacza to przynależności wnętrza produktu od Asusa. Producenci dysków SSD w swoich konstrukcjach wykorzystują kości pamięci produkowane m.in. przez Toshibę lub Microna, co jest oczywiste i niepodważalne. Większość firm nie posiada możliwości produkcji pojedynczych modułów o dobrej jakości, więc jest zmuszony do zakupu partii od swoich dostawców. Asus poszedł o krok dalej i w swoim dysku upakował dwa nośniki Kingston korzystające z interfejsu mSATA 6 GB na sekundę. Na zewnątrz produkt wygląda jak standardowy 2,5-calowy dysk o grubości 9,5 mm, jednak to naprawdę, tak naprawdę jest to macierz RAID 0 składająca się z dwóch oddzielnych nośników. Asus czeka tylko na premierę platformy Intel Haswell Refresh, która wprowadzi interfejs SATA Express mogący zwiększyć prędkość dla takich macierzy. Na razie jest to ponoć prototyp, a finalna wersja ma posiadać nośniki korzystające z interfejsu M2. Pomysł całkiem ciekawy, wykonanie również, jednak my czekamy na prawdziwe testy prędkości i ujawnienie sugerowanej ceny. Asus Hyper Express to tak naprawdę macierz RAID 0 opakowana w 2,5-calowy dysk SSD. Wow! To mniejsze od Raidera i podpięte do M2. Nice! Jak tam wyniki? Crystal Disk Mark 5013. No, różnica pomiędzy SATA 6G a SATA Express jest spora. Jest tutaj mniejsza, tutaj. No. Nice! Ja jestem ciekaw. Kingston z tyłu. Concept Edition. No fajne. Ładnie. No, ciekawy jestem. Słabo? Po prostu kaskadowość, nie?
Jak matrioszki ruskie. Wkładano jedno w drugą. No nic, zobaczymy, co z tego będzie. O! Tu chciałem ten. Na PurePC chłopaki zrobili fajny artykuł, którym możecie sobie poczytać. Wszyscy ci, którzy pytają mnie, a jest sporo tych pytań, o monitory. Monitor z matrycą TN czy IPS? Jaki wybrać w podobnej cenie? Moje zdanie jest takie. Odpowiadam. Moje oficjalne stanowisko. Różnica jest namacalna i bardzo prosta. Jeśli chcesz mieć lepszą jakość kolorów i lepsze kąty, czyli więcej osób może siedzieć przy monitorze, bo będziesz korzystał z niego do oglądania filmów, na przykład z większej odległości i tak dalej, że będziesz siedział 3-4 osoby, to jakość kolorów będzie lepsza na IPS-ie, oczywiście będzie tylko 60 Hz. Jeśli i to jest komputer taki, przepraszam, monitor IPS, jak będzie lepszy do pracy, jeśli jesteś w ogóle grafikiem i tak dalej, to w ogóle zapomnij o monitorze TN, bo jakość kolorów na IPS dla grafika jest kluczowa. Ale jeśli to będzie komputer tylko do grania i nie ma znaczenia dla ciebie pula kolorów 8-10-bitowa, tylko może być mniejsza, ale potrzebujesz bardzo szybkiej matrycy do grania, chcesz mieć jak najniższy czas milisekund, tak? Czas reakcji matrycy, chcesz pograć sobie w 2D w 144 Hz, co naprawdę polecam, albo w 120, to panel TN. I to są główne różnice. Tylko teraz. Jaki monitor wziąć? Czy taki, czy taki? Nie pytaj mnie o to, ja za ciebie go nie wybiorę. Ten test może ci pomóc, ale decyzję podejmujesz ty. Nie zwalaj tego na mnie, proszę. Dobra, jedziemy. Wśród gawidzi panuje powszechne przekonanie, że matryca IPS zapewniają nie tylko lepsze kąty widzenia, ale także ogólną jakość obrazu rozumianą przez większość użytkowników jako większy kontrast i bardziej nasycone kolory. Popularne matryce TN uchodzą natomiast za przyjaźniejsze kieszeni i sprawdzające się w dynamicznych grach. W celu sprawdzenia przytoczonej teorii postanowiliśmy przetestować dwa monitory tego samego producenta o takich samych parametrach i identycznej cenie. Pomimo tego, że to są dwa monitory, pewnie dwa Samsungi, no, albo LG. Zobaczymy. SC to chyba Samsung. Zresztą wygląda, no tak, Samsung na obrazku. Pomimo wielu podobieństw jest między nimi zasadnicza różnica. Jeden z nich został zbudowany na matrycy typu ADPLS, czyli Samsung ma PLS-y, a panele Samsunga, które produkuje Samsung, to są PLS-y, a te, które biorą producenci IPS-y, to są produkcje LG. Różnią się głównie nazwą i paroma rozwiązaniami, ale to głównie o to chodzi, że to są podobne, jeśli chodzi o segment, standard. Drugi zaś otrzymał popularne TN. Przy okazji wyjaśnij mi pewną kwestię. Matryca PLS jest odpowiedzią Samsunga na IPS produkcji LG Display. No właśnie to wyjaśniłem, ale produkty pomimo różnego pochodzenia zachowują się praktycznie identycznie. Jako przedstawiciel ekranów o szerokich kątach widzenia został wybrany Samsung S24C570HL, natomiast na obrońcę tańszej technologii Twisted Pneumatic, czyli TN, powołaliśmy najbliższy monitor z oferty Samsunga, czyli model S24C300H. W niniejszym teście postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy matryca IPS jest lepszym wyborem od TN. No i jest specyfikacja. Są oba. Miałem takiego Samsunga. W takiej obudowie z tym takim 25,5 cala. TN-a oczywiście. Kiedyś tam wcześniej przed tym hapakiem, którego mam teraz. No i jest fajny artykulik, naprawdę jest tak. Monitor z matryca TN versus ADPLS na przykładzie Samsunga, słowniczek FAQ, budowa i wyposażenie, menu OSD, podświetlenie, menu oczywiście, podświetlenie i czas reakcji, kolory, podsumowanie. Koniec ery 60 Hz matryc TN. No proszę. Zobaczmy sobie kolory, bo to najważniejsze. Gamut barwny. To trzeba zamknąć. Pokrycie przestrzeni sRGB wynosi 91,5% przebiegłości równej 101,3. Są to wyniki nawet lepsze niż na mocach AMV-a i nieodbiegające od IPS-ów. No proszę. Ta TN-ka ma też niezłe kolory. No, TN-ka ma 91, a IPS-iak ma 98 przy objętości gamutu 114,2. Także, no to ma trochę lepsze, nie? W idealnych warunkach obydwie wartości objętości oraz pokrycie gamutu sRGB dla monitorów wysokogamutowych powinny wynosić 100%. Im bliżej tej wartości, tym zanurzenie barwą w systemie ma łatwiejsze zadanie, zaś w aplikacjach, których nie obejmuje kolor, są wtedy wierniejsze. Na poniższych zrzutach kolorowa bryła odzwierciedla gamut sRGB, a siatka gamut testowanego monitora. Także widzisz, gdzie odbiega. Błędy wyświetlanych kolorów delta, gamma lokalna. Także można sobie pooglądać testy, jest tego wpytkę.
I ostatnie podsumowanko, cyknijmy sobie. Testowane modele z wyjątkiem samej matrycy miały ze sobą bardzo dużo wspólnego. Obserwowaliśmy takie same sterowanie podświetleniem matrycy, budowy różniące się stylistycznie, ale o jednakowej ergonomii, identyczne menu ekranowe, choć zupełnie inne rozwiązanie, choć zupełnie inne, inaczej rozwiązane sterowanie, nawet input lag okazało się praktycznie taki sam. Skupmy się więc na różnicach pomiędzy matrycą AD, PLS, ATN. Najbardziej widoczne nawet dla zupełnego laika są zupełnie inne kąty widzenia. W przypadku matrycy TN nawet niewielkie odchylenie się od kąta prostego względem ekranu skutkuje wyraźnymi zmianami w wyświetlanym obrazie, chociaż w dalszym ciągu jest o niebo lepiej niż w laptopach z ekranami HD. Druga wyraźna różnica objawia się podczas użytkowania monitora w półmroku. Matryca ADPLS cechuje się bardzo mocnym srebrzeniem, chociaż bardziej by odpowiadało określenie na przykład złoceniem, ponieważ czarne obszary mienią się na złoty lub niebieski kolor. Paradoksalnie matryca TN wyświetla prawdziwą czerń w dużo szerszym zakresie kątów. W kwestii, chyba że siedzisz, tylko że się musisz siedzieć prosto. W kwestii podświetlenia należy jednocześnie pochwalić i zganić. Oba modele pozwalają na naprawdę szeroką regulację jasności, ale jednocześnie do regulacji wykorzystano sterowanie o bardzo niskiej częstotliwości. Nie jest tutaj usprawiedliwieniem niska cena, ponieważ bez problemów można znaleźć monitory z tej półki cenowej, które do regulacji używają PWM o częstotliwości liczonej w kilohercach. Przykładem jest choćby Benku i jego monitor z serii iCare. Ten test udowadnia również, że teoretycznie tańszy typ matrycy wcale nie ustępuje na scenie barw lub kontrastem IPS-om. Abstrahując już od testowanych monitorów, nie zapowiada się niestety na rychły koniec produkcji matryc technologii TN, a wszystko przez najnowszy trend z rozdzielczością 4K. Kilku producentów już zapowiedziało wprowadzenie modeli z TN-kami, oczywiście pod pretekstem obniżenia ceny końcowej. No niestety, tak nas mamią. Poniższy test udowadnia, że teoretycznie tańszy typ matrycy, jakim jest TN, wcale nie ustępuje na scenie barw lub kontrastem IPS-om. No proszę. Nowość. 650 Samsung kosztuje ten S24C300H i 650 S24C570HL. Proszę bardzo, bardzo fajny artykuł. Lecimy dalej. Odblokowane Pentiumy będą obsługiwane przez obecne płyty główne. No proszę, następny news i już mamy coś nowego. AMD po raz kolejny w tarapatach przez rodzinę na Pentium? Zobaczymy. Już za kilkanaście dni ten zaprezentuje swoje najnowsze jednostki z serii Haswell Refresh, które zdebiutuje wraz z płytami głównymi wyposażonymi w chipset Intel Z97 oraz H97. Wiele osób zastanawia się, ile można zyskać przy zakupie nowego MOBASKA, a kolejne doniesienia przychylają szale na jedną stronę, raz na jedną stronę, raz na drugą. W tym momencie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obsługa odblokowanych procesorów Dell Vista, nie jeden przez nowe konstrukcje, chociaż nic nie zostało jeszcze potwierdzone. Układy z serii Core i5 oraz Core i7 tym razem nie będą jedynymi jednostkami pozwalającymi na podkręcenie. Intel przygotował specjalną rocznicową serię procesorów Pentium, które ma uhonorować 20 lat istnienia marki Pentium na rynku. Do tej pory nie było do końca wiadomo, czy odblokowane Pentiumy będą obsługiwane przez obecne płyty główne, więc trudno było mówić o realnych możliwościach tychże jednostek na rynku. Teraz docierają do nas informacje, że wspomniane układy będą kompatybilne zarówno z chipsetami z serii 8 oraz 9, co może stanowić pewien problem dla AMD. Według przecieków Intel przy pomocy blokowanych Pentiumów postara się jeszcze bardziej osłabić pozycję konkurenta w niższym segmencie, a wszystko to ma być możliwe dzięki agresywnej wycenie wspomnianych modeli. Oczywiste jest, że tanie Pentiumy z możliwością podkręcenia oraz dobrą wydajnością przy standardowym taktowaniu mogą sporo namieszać i wypchnąć niektóre jednostki AMD FX oraz APU. Na razie nie znamy daty premiery nowej rodziny Pentium, jednak najczęściej mówi się o 2 czerwca, czyli dacie debiutu serii Devil's Canyon. Poczekamy na pierwsze oficjalne testy, które umożliwiają nam ocenę realnych możliwości tychże procesorów. No i tyle. Fajnie, zobaczymy, niech zmieszają, niech ceny obniżają, będziemy mogli kupować więcej za mniej. A tutaj kolejny artykuł, tym razem znowu na Pure PC, test Asusa Maximusa 7 Ranger, tej nowej płyty i generalnie takie są punkty. Płyta główna pod Haswella z chipsetem Intel 97, Asus Maximus Ranger, budowa i wyposażenie, UEFI, oprogramowanie, platforma testowa i osadzenia podczas testów, testy SATA, testy AIDA, SATA USB, czas butowania, AIDA, SysOS, SanDrive, SuperP, testy Cinebench 7Zip i WinRAR, testy 3D Mark, Far Cry 2, Shogun, Dirt, podkręcanie procesora i szyny BCLK, pomiar temperatur podczas obciążenia i spoczynku, pobór mocy podczas obciążenia i spoczynku i podsumowanie perspektywy dla Asus Maximus i tak dalej. No i zapraszają na przedpremierowy test płyty głównej Asus Maximus 7 Ranger z chipsetem Intel Z97. Bardzo fajny teścik, polecam. Zobaczcie sobie orientacyjne ceny płyt głównych. Tutaj mamy Rangera, będzie kosztował 600.
Ale to 28 to, że niby on już jest w sprzedaży? Chyba, że nie bardzo. No, tak by. Artykulik fajny, poczytajcie sobie, obejrzyjcie. Lecimy dalej. Czy będzie drugi dodatek do Diablo 2? Blizzard coś kombinuje. Od momentu premiery pierwszego oficjalnego dodatku do Diablo 3 minęło już trochę czasu. Gracie w Diablo? Ja nie. Producent wprowadza jeszcze drobne usprawnienia w, jeszcze drobne usprawnieniami w rozgrywce? Usprawnienia chyba. Ale kolejnych rewolucji na razie nie zapowiada. Generalnie Reaper of Souls bardzo dobrze się spisuje, społeczność wyraźnie odżyła i mnóstwo osób spędza długie godziny przed monitorem. Zaliczając kolejne szczeliny felemów w poszukiwaniu legendarnych przedmiotów. No, podobno farmienia bossów nie ma. Nie to co w Borderlands. Clan PPC, czyli paczka złożona z użytkowników naszego serwisu, też regularnie wymiata, a wszystkich niezrzeszonych zapraszamy do komitywy. Jednak co innego mnie chodzą pewne słuchy, że Reaper of Souls wcale nie będzie ostatnim pełnoprawnym dostrzeżeniem do Diablo 3. Blizzard Entertainment przeprowadza ankietę poświęconą popularnemu hack and slash, gdzie wprost pyta użytkowników o stopień zainteresowania drugim dodatkiem. Badanie rynku. Taka inicjatywa może sugerować, że producent posiada jeszcze pulę pomysłów, które zamierza wykorzystać w bliższej przyszłości. Tra la 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 la. Skoro śmierć kopnęła w kalendarz, to puste miejsce ktoś musi wypełnić. Czy doczekamy się drugiego dodatku do Diablo 3? No zobaczymy. Lecimy dalej. Tutaj tym razem na twojej PC newsik. Zrozumieć SSD. Artykuł ekspercki od Plextor. W ciągu kilku ostatnich lat dysk SSD z narzędzia dla profesjonalistów stały się standardowym nośnikiem danych. Wraz z postępem technologii dyski półprzewodnikowe przekroczyły prędkość 6 giga na sekundę, czyli maksymalną dla interfejsu SATA 3.0. Rozwiązaniem, które pozwala na zlikwidowanie wąskiego gardła, jest interfejs PCI Express. PCIe w nawiasiku. Plextor podesłał artykuł ekspercki, sponsorowany, na temat wykorzystania złącza PCI Express dla dysków SSD. Czym jest? I poczytajcie sobie. Czym jest PCIe? PCI zaletą dla SSD, ewolucja plug and play, kurczące się rozmiary kart PCIe, no właśnie ten Plextor malutki, i wnioski. Także na twojej PC będzie link, poczytacie sobie artykulik. Lecimy dalej. O, znowu twojej PC. Sniper Elite 3, Afryka pod koniec czerwca na rynku. Techland, oficjalny partner 505 Games and Rebellion na rynku polskim, informuje o włączeniu do planu wydawniczego Sniper Elite 3 Afrika, trzeciej części znanej fanom gatunku snajperskiej styli. Za produkcję gry odpowiada studio Rebellion, twórca wszystkich poprzednich osłon gry. Gra osadzona jest w północnej Afryce podczas II wojny światowej. Trwa wiosenna wojenna zawierucha na wiosnę. Teraz wiosna. Wtedy nie wiem. Elitarne oddziały Afrika Korps, zresztą w Afryce to i tak nie ma znaczenia. I tak gorąco. Elitarne oddziały Afrika Korps i ich siejące grozę tygrysy stają na drodze gracza, który ponownie wciela się w postać Karla Fishburna, strzelca wyborowego pracującego dla dowództwa amerykańskich sił zbrojnych. Zadanie gracza to pokrzyżowanie planów III Rzeszy i udzielenie pomocy aliantom. Trrt. Taki newsik, jakieś obrazki, jakieś informacje dodatkowe. Jest kosa, jest zabawa, jest snajperka, jest fan. Także lecimy dalej. A, jest unboxing nowego chłodzenia Noctua. NHD 15 versus Cryonic A1 Universal Unboxing. Do redakcji za twojej PC zjechały najnowsze topowe chłodziwa od dwóch producentów. Pierwszy to NHD 15 z danej firmy Noctua, będąc rozwinięciem swojego poprzednika NHD 14 z konstrukcją dwuwieżową. Wyposażony został w dwa bardzo ciche i wydajne wentylatory NFA15. Drugi model mniej znanej firmy Cryorig to konkurencyjna konstrukcja o nazwie R1 Universal o złożonej, zbliżonej konstrukcji, dwie wieże plus dwa wentylatory. Zapraszamy wideo z rozpakowaniem. Zapraszamy do obejrzenia wideo z rozpakowania, czyli na pierwsze spojrzenie. Zaraz, czyli na pierwsze spojrzenie ma te zaawansowane jednostki. Na te zaawansowane jednostki chłodzące. Dodatkowo wystąpił kulor i XTG-140. Okej, okay, obejrzyjcie sobie trochę jakiś błędów w tekście. No to już było. Udział poszczególnych OS-ów mobilnych na najważniejszych rynkach. Android, BlackBerry, iOS. Ale co to za news, jakiś mi się tu wplątał. Nara, w ogóle. A, oficjalna prezentacja Apple Beama i Mullins. Zgodnie z przewidywaniami AMD zaatakowało rynek procesorów ultramobilnych, prezentując swoje najnowsze Apple o kodowej nazwie Mullins oraz Beama. Oba te układy typu SoC zbudowane w oparciu o 2 lub 4 rdzenie x86 Puma Plus, następcy Jaguara oraz IGP Radeon na bazie architektury GCN, Graphics Core Next ze 128 procesorami strumieniowymi, wytworzone z wykorzystaniem 28-nanometrowego procesoru litograficznego. Wewnątrz zamknięto też kontroler pamięci RAM oraz koprocesor odpowiedzialny za zabezpieczenie danych stworzonych na bazie rdzeni ARM Cortexa-5. Chodzi o to, by natywnie szyfrować wrażliwe dane z użyciem akceleracji sprzętowej, co nie tylko przyspiesza ten proces, ale i zwiększa bezpieczeństwo.
Także fajny newsik. Jestem ciekaw. Testy z PC Marka jakieś, Base Marka i jeszcze czegoś, 3D Marka. Trochę o architekturze, trochę danych. Dużo, trochę dużo danych. Tu jeszcze może jakiś filmik, nie, slideshow. Także newsik fajny do poczytania dla tych, którzy interesują się tematem i lecimy dalej. A, no to już zaraz kończymy. Battlefield 4 otrzymał nowe serwery. Ostatnio też jakby dodatkowo jeszcze dopowiem, widziałem u tego, u Remika, Uroka na kanale, że informował, że dzięki temu, że zaczął współpracować ze Sprite'em, to będą nowe serwery do Battlefielda, będzie do Battlefielda 4 nowy serwerek i do Battlefielda 3, także będzie można sobie tam z nim popykać. I lecimy z newsem. Battlefield 4 otrzymał nowe serwery. Battlefield 4 od początku był niedopracowany, a twórcy nie dążyli z naprawianiem błędów, które wywoływały kolejne poprawki. Od czasu wydania dodatku, to ciekawy news, wojna na morzu, wielu graczy nękały problemy z połączeniem podczas gry wieloosobowej. Powodem miała być zła konfiguracja serwerów, która sobie nie radziła z obsłużeniem do 64 osób. Studio DICE za pomocą swojego bloga poinformowało, że problem został już zażegnany. Rozwiązaniem okazało się dołączenie nowych serwerów. A, czyli o to chodzi. Naprawa błędu, szczególnie w porównaniu do czasu, jaki upłynął między odnalezieniem poprzednich bugów a ich załataniem, nie trwała długo. Dodatek Wojna na Morze został wydany 15 kwietnia. Mimo to wiceprezes studia odpowiedzialnego za Battlefielda Karl Magnus stwierdził, że cały proces trwał dłużej niż by tego chciano, ale tym razem DICE wolało mieć pewność, że wraz z uruchomieniem serwerów nie pojawią się kolejne błędy. Warto dodać, że nowe serwery zaczęły działać parę dni wcześniej niż o tym poinformowano, więc już od dłuższego czasu gracze powinni mieć możliwość płynnej rozgrywki. Tym razem błąd deweloperów polegał na nie przewidzeniu aż takiego ruchu sieciowego i nie zwiększaniu możliwości swoich serwerów jeszcze przed premierą rozszerzenia. Oczywiście wiązało się to z wydatkami na nowy sprzęt, ale skoro graczy przybyło, zarobek również się zwiększył, więc twórcy chyba pogodzili się z dodatkowymi kosztami. Chyba. No dobra, mam nadzieję, że tych serwerów będzie więcej. Ja w ogóle tak. Poza tematem zupełnie, ale ciągle w Battlefield. Jeśli ktoś ma jakąś wiedzę z Was, jak postawić, ile kosztuje, możecie podesłać mi gdzieś tam na PW linki, albo tu nawet podesłać linki, ile kosztuje informacje, ile kosztuje postawienie serwera Battlefielda, jakie jest potrzebne łącze do tego i jak to wygląda potem, jeśli chodzi o zarządzanie. Czy ktoś musi być jakiś moderator, który się na tym zna i tak dalej, i tak dalej. No bo wiadomo, że ja tego nie zlecę inżynierom, którzy siedzą w sieciach i zajmują się swoimi sprawami. Ciekawi mnie, czy to trzeba zatrudnić dodatkową osobę, jakie to byłyby koszty, bo zastanawiam się, zaczynam się grubo zastanawiać nad tym, żeby czy nie postawić jakiegoś łącza dodatkowego albo wykupić jakiegoś serwerka dedyka i po prostu postawić jeden czy dwa jakieś serwerki takie szakalowe, battlefieldowe, czwórkowe. Dajcie znać, jakie to są koszty mniej więcej i się nad tym zastanowię, ok? Dzięki, lecimy dalej. Ostatni news, zaczynaliśmy od Unreala, tam w międzyczasie drugi, trzeci news był, kończymy. Demo technologiczne Unreal 4 dostępne do pobrania. Nie ma nic lepszego niż nieplanowane przecieki wiadomości od ważnych firm ze świata IT. Oczywiście w większości przypadków mamy do czynienia z kontrolowanymi akcjami promocyjnymi, aczkolwiek głęboko wierzymy w spontaniczne postępowanie niektórych pracowników. Tym razem niezbyt pracowników działu PR. Powinno być dodane. Tym razem niezbyt rozsądnie zachowali się ponoć twórcy silnika Unreal Engine 4, bowiem do sieci wyciekło demo technologiczne o nazwie Elemental. Jest to świetna okazja do sprawdzenia prawdziwych możliwości technologii Epic Games, gdyż filmy publikowane na YouTube nie oddają w pełni grafiki wyświetlane na ekranie testera. Opublikowana paczka nie zawiera instalatora, musimy samodzielnie rozpakować pliki do jednego z folderów i zmienić kilka ustawień w pliku ini. Warto zastosować rozdzielczość oraz inne opcje wyświetlania dema zgodnie z posiadanym sprzętem. Potem wystarczy już tylko zainstalować Microsoft Visual C++ 2013 zawarty w archiwum i uruchomić odpowiedni plik wsadowy batch. Co ciekawe, deweloperzy Epic Games przypadkiem wypuścili zarówno wersję przypadkiem 30-bitową, jak i 64-bitową. Oczywiście to wszystko to tylko pomyłka jednego z pracowników. Tada! Po obejrzeniu fascynujących scen mających na celu prezentację najważniejszych możliwości singla Unreal Engine 4 musimy wcisnąć Alt i F4, bowiem demo nie posiada GUI ani konsoli. Jak widać, przecieki są również nieodłączną częścią rynku gier. Do pobrania demko, link jest. Zobaczycie sobie Elementala. Uff, to by było na tyle. Trochę się zeszło. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Trochę więcej czytania, trochę dużo testów i dużo artykułów, trochę dużo newsów, a dni trochę mniej, bo nie jest dzisiaj piątek, tylko środa. Także dzięki za uwagę. W przyszłym tygodniu pewnie będzie więcej newsów, bo 2 dni będzie więcej. Życzę Wam miłego weekendu. Wyjdźcie z domu, no life'y.
bo macie do tego okazję, odejdźcie od monitora. Ja też wyjeżdżam, więc mnie nie będzie, dlatego robię newsy wcześniej, o tym już mówiłem. Mam nadzieję, że będzie, że dobrze wypoczniecie, a jak nie wyjeżdżacie, to ostro giercujcie. Wiadomo. No, to by było na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Szakal out.